pada pora ramenu. Jest tutaj super spicy ramen. Przyszliśmy go spróbować. Znaki zachęcają. Gdzie? Tu. Trochę siana? Trochę siana. No, pójdzie, tak. Kup kontrolny jak zwykle w maszynie do biletów. Ogarnęliśmy i mamy dwa spicy ramenki. Tutaj pan nam na biletach wszystko opisze. I git. Czachu i wjeżdża takie coś. Najpierw próbuję samej esencji. Miał być super spicy. Mieszamy. Na razie wiesz. Robię mieszu. Dwa mięska. Brokuł co prawda. No. Zapowiada się super. No z kolendrą jeszcze nie jadłem. Dobra. Kurnia, gorąca jak lawa. Na pół miękkojeczko. I tu rodzimy. Proszę bardzo. Masz trochę w tym. Soja soszy. Zmiar porcji jest naprawdę sążnisty. Da się nią najeć. Jest trochę kolendry. Ale nie ma jej za dużo, bo tam drugi taka opcja była, że był cały zasypany kolendrą. Tu ziomeczek obok nas miał. Inny trochę smak. Za każdym razem trafiamy na inny smak. Ale za każdym razem zajebisty. Doskonała to była rekomendacja. To akurat od Michała. No doskonałe, no nie mam tutaj nic do dodania. Wszystko było super. Ale faktycznie Japończycy zjadają kluski, a zupę zostawiają. A nie dodałbyś troszkę magii? Nie, nic bym tu nie dodawał. Wszystko było super. Nie wiadomo nigdy, bo czasami kieruję po prawą stronę, czasami na lewą. Nie wiem, od czego to zupełnie zależy. Teraz idziemy po europejsku. Czasem idziemy nie po europejsku. Panie Jacku, gdzie pan jest? Za skarpetami w prawo. Panie Jacku. Czyżby? Panie Jacku. O, jest. Jest pan Jacek z nami. Teraz włączyłem ostrzenie na człowieka i elegancko ostrzy. Widać tą miejscówę, co żeśmy tam byli, ale teraz jest podświetlone jakimiś innymi w ogóle kolorami i jest temat już choinka. No, dopiero 18:30, pociągi jeżdżą do 22:00, ale siedzą w robocie, cały budynek świeci. Zobacz, to piętro, tylko ludzie siedzą. To prawda. Ruchu jako takiego samochodowego nie ma za dużego. Nie ma za dużego, jednak wszyscy komunikacja publiczna. Poza tym to już mówiłem pewnie niejednokrotnie, żeby w Tokio sobie nabyć samochód drogą kupna, to musicie mieć zagwarantowane miejsce parkingowe w swoim miejscu zamieszkania. Jak nie macie glejtu, że macie parking, to nie jesteście w stanie zarejestrować samochodu. Czyli teoretycznie również nie możecie go kupić. Ryżowary już technologicznie zaawansowane. Można by kupić, tylko tyle, że
kłopot potem z ustawieniem odpowiedniej funkcji robienia ryżu, nie? Ale gadaliśmy z Zacharym, Zachary mówi, że tutaj to się je na mieście. Że nikt nie ma czasu godziny spędzać, żeby robić ryż w domu. Jak u nas są te z kawą, to tu są z ryżem takie rzeczy. Ciach, pach, bach, chodzicie, pakujecie ryż i on tutaj tak wygląda, potem tu rośnie i jest pyszny. Ryżowar. Całe mnóstwo. Japońskie domki niewielkie, patrzcie, takie wąskie lodówki. Na moje oko 60, dwuskrzydłowe. Trochę inaczej też to jest wszystko rozwiązane, jeśli chodzi o przechowywanie. Takich opcji w naszym kraju nie widziałem, żeby było tyle szuflad różnych w takiej lodóweczce, ale to ciekawe, żeby były takie dwa skrzydełka małe. Ciach. No. Nie wiem, jaki to rozmiar jest. W rozmiarze 65. Kurnia, u nas 60 są bardziej standardowe, tu 65. Ciekaw jestem, czy do nas dojdzie ta moda z tymi szufladami, bo wydaje mi się dość ciekawa. Tak szczerze. Może masz takie szuflady w lodówkach? No, widziałeś u nas, żeby były? Tak. Są, ale w środku. Musisz otworzyć drzwi. Nie, no co ty? Są takie na zewnątrz szuflady? No. To ja dawno... takie same, co ci tu pokazywałem, takie szuflady. To ja nie widziałem takich u nas. To mi się podoba. No, patrzymy sobie na praleczki, to tak trochę wyglądają jak praleczki dla lalek. Bardzo fajne. U nas jak się teraz robią coraz bardziej popularne te małe mieszkanka, mały Pekin w Warszawie robią, no to taka praleczka i ona jest stosunkowo wąska, nie? Jak na pralkę. Bardzo zgrabna. Takie praleczki zgrabne, można wyłączyć. I bęben jest tak w poziomie, a nie w pionie, jak u nas. No. Fajne. To trzeba wybrać tryb w innym języku. Tutaj ja jeżdżę pociągi co 15 sekund. A tu macie Omidoe. Jokocio, znajdziecie sobie na tym, na Google Mapsie, bo to jest taka uliczka z różnymi fantastycznymi zapachami i jedzeniami. Bardzo gęsto, bardzo miło, bardzo fajnie. Tak więc nawet przejście, jak już nie znajdziecie miejsca, bo jest duża szansa, że nie znajdziecie, to chociaż chcę powąchać. Głównie grilly, te takie małe szaszłyczki robią z kurczaka, tak więc całkiem fajna do przejścia. Klimat jaki? Klimat fajny, nie? Młody poleca. Tak się to nazywa. Sanepid by chyba nie wydał zezwolenia, nie? Na taką akcję. Ale ten wentylatorek musi rzekać. Który? No ten wentylatorek spoko. Pani górnia gotuje sobie elegancko. Teraz zmierzamy na tak zwane Kabuchiko. Kiedyś to była taka dzielnica mocno rozrywkowa dla panów, że tak powiem. Teraz nie wiem. To jest dworzec Shibuya i z drugiej strony dworca Shibuya i ten neon, który tu widzicie, to widać też na takiej kamerce online, która jest na YouTubie puszczona i my żeśmy sobie właśnie z młodym zawsze oglądali przed przyjazdem, jaka tu pogoda w Tokio, jak to wszystko wygląda. A teraz się tam przewalimy na drugą stronę. Chyba już jest teraz taka bardziej turystyczna ta dzielnica niż rozrywkowa, ale zobaczmy. No i tu jest tą kamerę widać, która tu chodzi, żeśmy oglądali.
Zaraz poszukam na YouTubie. I o tym mówiłem, że tu stoimy sobie w rogu właśnie. Ja nagrywam z młodym i widać tą kamerkę. Widać ten taki żółty napis i to jest ten bar właśnie tutaj. A tutaj jest ta kamerka. No, znaleźliśmy ją. Duże zagęszczenie. Co tu będę dużo mówił? Jest jeszcze druga kamera online i też tutaj pod tym 2F jest. Bo nie mam zooma, nie? Tu jest pierwsza, a tu pod tym pomarańczowym. Jeszcze 10 lat temu to wyglądało trochę inaczej. Teraz zdecydowanie to ma już charakter taki mocno turystyczny. Tu były jakieś problemy z szemranym towarzystwem, ale podobno któregoś roku policja tu zrobiła porządek. No i teraz jest festyn, no co tu będę dużo mówił. Miło by miło, ale festyn dla turystów. I tu różne lokale się wystawiają na zewnątrz, no bo jest wszystko w wieżowcu i te panie muszą was doprowadzić. Nie, na kawkę, na piwko, na winko, na coś innego. Bo turysta z Europy nieprzyzwyczajony, że na przykład kawiarnia czy grzanie browaru jest na 8 piętrze. To są powystawiane te panie, no ale jest też dużo służb porządkowych, dużo neonów, dużo wszystkiego. Hołota się też tutaj zawsze znajdzie. Pawik rzucony elegancko. Zbierają hajs. Tutaj też tak rzadko widziane takie sceny z Japonii. Tego typu. No ale takie są. To takie też wam pokazuję. Nie wszystko kolorowe i pachnie. Hotel, gdzie możecie odpocząć sobie za 5000 jenów, albo zostać za 8000 jenów. Szybko, tanio i przyjemnie. Jeszcze w kosmicznych kształtach. A tu jest Hotel X, gdzie też jest odpoczynek 5900, czyli to jest przez Elona chyba prowadzony. Tu z góry widać Godzillę i to jest podobno w naturalnych rozmiarach, jakby Godzilla zgodnie z założeniami chodziła po Tokio, to by była takiej wielkości, także te nowoczesne wieżowce zdecydowanie są wyższe. No tutaj w tej dzielnicy ten kabuczyko, straszny syf. Zupełnie nie po japońsku, nie? Tak bardziej po europejsku. Tak więc jak chcecie zobaczyć takiego syfu wielkiego miasta, gdzie jest słabo ze sprzątaniem, to jest dobre miejsce.